Witam Was serdecznie w drugim odcinku poradnika. Kontynuujemy temat, jak łowić karpie w trudnych miejscach. Dzisiaj przypon strzałowy i węzeł strzałowy, ale zanim przejdziemy do tego odcinka, chciałem wrócić do poprzedniego, plecionka czy żyłka, bo do uzupełnienia są trzy ważne kwestie. Ale to krótko. Po pierwsze, odpowiednie zabezpieczenie wędek na brzegu przy łowieniu na sztywno, przy łowieniu na plecionkę. Ja do tego celu używam takich ściągaczy, napinaczy, które można kupić w hipermarkecie. I jeśli łowię na pomoście, to do pomostu wkręcam takie haki gwintowane. No i do tych haków, przy pomocy tych zaczepów, zabezpieczam wędki. Jeśli natomiast złapię normalnie na brzegu, to zazwyczaj robię tak, że o stopkę kołowrotka zaczepiam tą gumę, no i do podpórki na brzegu napinam tą gumę i zabezpieczam wędkę przed wciągnięciem. Druga kwestia, o której chciałem powiedzieć, to to, żeby łowiąc na plecionki nie zacinać tych karpi, ponieważ plecionka przez swoją nierozciągliwość może spowodować to, że wyrwiemy po prostu z pyska ryby ten haczyk. Ja generalnie nie zacinam ryb. Jeśli zestaw jest dobrze skonstruowany i mówimy tu o zestawie samozacinającym, no to karp powinien sam się zaciąć. Nawet jak łowię na żyłkę, to i tak tego karpia nie zacinam. Wystarczy podnieść kij ze stojaka, z podpórek i kontynuować hol. Oczywiście łowiąc na zestaw przelotowy, jak najbardziej te ryby trzeba zacinać. No i ostatnia kwestia, o której chciałem powiedzieć, to przy plecionce ja preferuję taką o neutralnej pływalności. Z tego względu, że jeśli łowię na plecionkę i mam na dnie jakieś zaczepy w postaci roślinności czy w postaci zwalonych drzew, czasem zdarza się tak, że przychodzimy na łowisko, niby wszystko pięknie wygląda, a pod wodą zatopiony las. No i ta neutralna pływalność plecionki powoduje to, że ona się fajnie układa w toni i nie łapie po prostu nam tych zaczepów. No i to są te trzy rzeczy, które Wam chciałem uzupełnić dotyczące poprzedniego odcinka. I przechodzimy do dzisiejszego. Przypon strzałowy i węzeł strzałowy. Może krótko, jak ten odcinek będzie wyglądał. W pierwszej części omówimy materiały na przypon strzałowy. W drugiej części zawiążemy węzeł strzałowy, którego ja używam już od paru lat i który mi się sprawdza. No i w ostatniej części będzie test wytrzymałości trzech różnych węzłów. Tego, którego dzisiaj zawiążemy, i dwóch Albright Knot i Machin Knot. Tak więc zachęcam oczywiście do pozostania do końca. No i zaczynamy dzisiejszy temat. Oczywiście przy kawce, więc łyczek. Jedziemy z tematem. Ja przy łowieniu w trudnych warunkach jako przypon strzałowy używam grubych żyłek mono albo fluorokarbonu. Celowo tutaj pomijam plecionkę jako przypon strzałowy, ponieważ plecionkę ja stosuję przy łowieniu z rzutu, przy łowieniu na dalekich dystansach. Plecionka zabezpiecza nam ten ostatni odcinek przed przeciążeniami przy rzucie. No i przez swoją nierozciągliwość plecionka w pełni załaduje nam kij i oddamy dalekie rzuty. Ale jeśli łowię w trudnych miejscach, łowię z wywózki, to używam grubych żyłek mono bądź fluorokarbonu. I teraz może na samym początku, dlaczego używamy tego przyponu strzałowego. I tak, po pierwsze, chcemy zabezpieczyć ten ostatni odcinek zestawu przed zaczepami, przed jakimiś racicznicami, przed muszlami, przed drzewami, jakieś górki, jakiś żwir, wypłycenia. No i dając taki lider 10, 15, 20 metrów, on zabezpiecza nam ten ostatni odcinek. Druga kwestia, że stosując grube lidery, a są to grube żyłki mono rzędu 0,50, 0,60, 0,70, nawet 0,80. Przez zastosowanie takich materiałów ten zestaw nam się nie wklinuje czy nie zakleszczy gdzieś na przykład na drzewie. Przez to, że jest gruby, cienki materiał być może, że by się zakleszczył i by było ciężej go wydostać, a tak gruby materiał po prostu jest większa szansa, że on tam gdzieś nie ugrzęźnie i się nie wbije na przykład w jakiś pniak. Trzecia sprawa to przy łowieniu na plecionkę te grube mono, ten przypon strzałowy jest takim swoistym bezpiecznikiem, amortyzatorem. No i chroni nas przed zrywami ryb. No i ostatnia kwestia, czwarta. Łowiąc jako przypon strzałowy fluorokarbon, oprócz tego, że oczywiście zabezpieczamy ten ostatni odcinek przed zaczepami, no to dodatkowo fluorokarbon, przez to, że jest praktycznie niewidoczny w wodzie, jest także taką częścią kamuflującą, więc to jest taki dodatkowy plus. Teraz przechodząc dalej, jakich ja używam materiałów? Przede wszystkim używam materiałów typu clear, takich przezroczystych bądź zielonkowatych, lub po prostu czysty fluorokarbon. Średnice między 0,50 a 0,80 nawet. I od czego to warunkuje, że zastosuję dany materiał? Jeśli mam czystą wodę, klarowną i widoczność jest rzędu kilku metrów, to na pewno w takich warunkach zastosuję właśnie czysty fluorokarbon. Przez to, że oczywiście będzie nam zabezpieczał ten ostatni odcinek i jednocześnie będzie niewidoczny dla ryb. Jeśli natomiast woda nie jest zbyt klarowna, stosuję zazwyczaj grube mono. Z przyczyn przede wszystkim czysto ekonomicznych. Wiadomo, że fluorokarbon jest dużo droższy niż grube mono, tak więc jeśli nie potrzeba, no to stosuję grube mono. Grubości też mamy różne i wytrzymałości. Mam tutaj chociażby 60 LB Ultime, jest lider, shock lider 70 LB Tandem Baits. Tutaj mamy na PB 45 LB, więc w zależności od tego, jakie warunki są w wodzie, jaki stopień mamy zaczepów, czy to są bardzo trudne miejsca, to automatycznie zwiększam jakby tą grubość i jednocześnie wytrzymałość. No jeśli chodzi o odcinki, to tak jak wspominałem, przy łowieniu na plecionkę zazwyczaj stosuję dłuższe odcinki, rzędu nawet 20 metrów. Jeśli łowię na żyłkę, to zazwyczaj są to odległości między 7 a 10 metrów. No wszystko też zależy od warunków w wodzie. Im gorsze warunki, to wiadomo, że tym więcej tego przyponu strzałowego trzeba dać. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o same materiały na przypony strzałowe. Tak więc za chwilę zawiążemy węzeł. Będę starał się bardzo powoli wiązać ten węzeł etapami, żebyście mogli sobie ten węzeł odtworzyć u siebie w domu. Mamy teraz zimę, więc jest czas. Może węzeł wam się spodoba. Mi się sprawdza od paru lat. Tak więc polecam. Zaczynamy od zawiązania palomara z żyłki na plecionce. Robimy taką pętlę na żyłce takiej wielkości, żeby ten zwój ze strzałówką przez nią przeszedł. I tak samo wykonujemy pętlę, z tym że już mniejszą, na strzałówce. Więc mamy dwie pętle, mniejszą na strzałówce i większą na żyłce głównej. I teraz co robimy? Tą pętlę na żyłce przekładamy od dołu do góry przez tą pętlę na strzałówce. Wyciągamy odcinek około 15-20 cm, tak żeby zachować wielkość tej pętli. I robimy tutaj węzeł. Ale tego węzła nie zaciskamy, ponieważ najpierw musimy przełożyć ten zwój ze strzałówką od dołu do góry przez tą pętlę na żyłce. Czyli wyciągamy strzałówkę od dołu do góry, przekładając cały ten zwój ze strzałówką. W tym momencie mamy strzałówkę na górze i możemy zaciskać palomara z żyłki na strzałówce. Oczywiście trzeba zwilżyć i zaciskamy. Palomar mamy zawiązany. Pierwszy etap za nami. Co ja robię teraz? To ściągam tego palomara w dół o jakieś 15-20 cm. Z tego względu, że przy tym mocnym zaciskaniu ta strzałówka mogła nam się trochę uszkodzić. Jest tutaj takie wyraźne zagięcie. Ściągam 15-20 cm to na dół i obcinam za tym zagięciem tą strzałówkę. Przystępujemy teraz do drugiego etapu, czyli robienia obrotów strzałówką na tej podwójnej żyłce. Ja robię tak, że daję 5 obrotów w jedną stronę i 4 obroty na powrót. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz wracam 4. Raz, dwa, trzy, cztery. I mamy coś takiego. I ten ostatni, końcowy odcinek strzałówki, tutaj, przekładamy przez to pierwsze oczko, które jest przy tym węźle, przy tym palomarze. W którą stronę to dowolnie, od której strony więc obojętnie, może być od góry, może być od dołu, nie ma to znaczenia. I mamy gotowy tutaj do zaciśnięcia już węzeł. Oczywiście trzeba to zwilżyć. I zaciskamy, trzymając strzałówkę i trzymając podwójną tą żyłkę. Węzeł nam się bardzo ładnie zaciska. Dość mocno to zaciskamy. Powstaje nam taka baryłka, beczułka. I teraz pozostaje nam obciąć końcówki. czyli zbędny odcinek żyłki, uważając, żeby nie obciąć tej właściwej. Krótko, jakieś 2-3 mm. Ok. I tak samo krótko obcinamy strzałówkę. Bardzo krótko strzałówkę, jeszcze krócej przy samym węźle. I węzeł mamy gotowy. Możecie spróbować w domu przetestować. Myślę, że spokojnie uda Wam się go zrobić. No i przechodzimy do obiecanego testu wytrzymałości węzłów strzałowych. Myślałem nawet o wykonaniu innego testu wytrzymałości strzałówek, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu. Jeśli przy żyłce wytrzymywała ona 26 pociągnięć nożem, no to przy strzałówce rzędu 0,70-0,80 zajęłoby to pół filmu albo dłużej. Więc stwierdziłem, że ten test z węzłami będzie fajniejszy. No i przypominam, będziemy testować 3 węzły. Pierwszy, który dzisiaj zrobiliśmy, drugi Albright Knot i jeszcze jeden Machin Knot. Przy Machin Knot wykonałem 8 obrotów w jedną stronę i 7 na powrót. Przy Albright Knot wykonałem 6 obrotów i 5 na powrót. Więc zaczynamy. Może zaczniemy od węzła Machin Knot. To jest ten węzeł. Pozornie węzeł trzyma na ręku, ale zobaczymy, jak to będzie przy większych obciążeniach. Zabezpieczyłem się odpowiednio, żeby sobie nie narobić problemu. No i będę starał się równą siłę wkładać te wszystkie węzły. Nawijam na jednej ręce, nawijam na drugiej i zostawiam równy odcinek około 10 cm z jednej strony i 10 cm z drugiej strony. No i zobaczymy. Przy większych obciążeniach jedziemy. Węzeł poszedł. Niestety dużej siły nie trzeba było w niego włożyć. Drugi węzeł węzeł Albright Knot i ta sama sytuacja. Czyli nawijamy 10 cm zostawiamy i 10 z tej strony. No i jedziemy. Sprawdzamy. No, tu już więcej siły musiałem trochę włożyć niż w ten poprzedni węzeł, no ale również nie było problemu. No i ten dzisiejszy węzeł, który zawiązaliśmy, nasza beczułka, zawiązujemy. I z drugiej strony. No i sprawdzamy. poszedł. Ale widzieliście, jaką siłę musiałem w niego włożyć, żeby go zerwać. Na szczęście się zabezpieczyłem, ale paluchy czerwone. Pewno zastanawiacie się, czemu ten węzeł jest taki mocny. No, przyczyna jest na pewno taka, że zastosowany palomar sam w sobie jest jednym z najmocniejszych węzłów. A druga sprawa, że tak jak w przypadku tych poprzednich węzłów owijaliśmy żyłkę na zwojach, tak w przypadku tego węzła owijamy plecionka. W sensie przypon strzałowy w postaci lidera. I ten palomar i ta gruba strzałówka wokoło, myślę, że właśnie dlatego tworzą taki mocny węzeł. Oczywiście nie jest to mój autorski węzeł. Węzeł znaleziony gdzieś w sieci. Spodobał mi się, przetestowałem. Funkcjonuje u mnie od paru lat. Jestem bardzo zadowolony, tak więc polecam Wam go spróbować. No i z tego dzisiejszego odcinka to wszystko. Subskrybujcie mój kanał. Niedługo następny odcinek. Przypominam, zestaw z pływakiem, zestaw ze zrywką. Omówimy materiały przyponowe, haki. Tak więc gorąco zachęcam. Oczywiście jak ten materiał był dla Was przydatny, użyteczny, no to zostawcie mi łapkę w górę. To mnie zmotywuje do dalszej pracy. No i do zobaczenia, do następnego razu. Pozdrawiam.